kiedy w Twojej głowie narodził się pomysł napisania książki? Wiesz co, to było gdzieś jakieś, no rok temu na pewno, i to były już pierwsze takie w ogóle od razu po jakby zakończeniu jednego związku, pomyślałam sobie, że zacznę sobie wszystko spisywać na kartkę, żeby po prostu go nie pozapominać, żeby to było gdzieś, jeżeli będzie mi potrzebne, no i musiało minąć troszeczkę czasu, żebym też jakby... wiesz, w głowie sobie to wszystko poukładała, bo ja naprawdę no, nie chcę nikogo skrzywdzić, więc też potrzebowałam jakby troszeczkę czasu, żeby to sobie wszystko jakby poukładać. No i następnie dostałam propozycję napisania książki, już opisania tego ogólnie. No i jestem po w sumie już jakby zredagowaniu, wydrukowaniu, już możemy fizycznie dostać tam książkę od jutra w Empikach i w innych księgarniach, także gorąco Wam polecam. Jeżeli kogoś interesuje ten świat, to... jak najbardziej. A konsultowałaś na przykład to, co jest w tej książce, ze swoim byłym partnerem? Czy Arek miał na to wpływ, czytał? Wiesz co, nie konsultowałam z tego względu, że wszystko jest jakby zmienione, osoby też są jakby pozmieniane nazwiska, nikogo tam nie obrażam, więc no nie uważam, że muszę to z kimkolwiek w ogóle konsultować. Ale są jakieś fragmenty, które myślę, no skojarzymy z czasami, kiedy byłaś w związku z Arkiem? Są fragmenty, ale jest to tak napisane, że ciężko będzie się domyśleć, to muszą być osoby, które znają mnie lub które przebywały lub przeżywały ze mną dane jakby fragmenty mojego życia. Jak na przykład patrzysz na to, co wrzuca na swój Instagram Marina, czy Ania Lewandowska, czy Sara Boruc, to masz takie poczucie, że jednak szkoda trochę, że rozstałaś się z znanym piłkarzem? Wiesz co, ja bardziej mam tak, że jakby to rozstanie pokazało mi, że jestem warta więcej niż myślałam. Bo moja przemiana tak naprawdę jakby zaczęła się dopiero wtedy, kiedy skończyłam bycie jakby z Arkiem. I wtedy narodziła się taka jakby przemiana, że ja dowiedziałam się tak naprawdę, kim ja jestem. Czy jestem właśnie wymyśloną osobą i postacią z mediów, tym Woksem, czy właśnie osobą, która potrafi zmienić jeszcze swoje życie i cokolwiek z nim zrobić. Więc uważam, że no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A masz jeszcze kontakt z Arkiem? Nie mamy kontaktu, czyli mamy taki kontakt, jakby jeżeli coś trzeba będzie załatwić, na przykład z przeszłości, no to gdzieś tam załatwiamy, bo mieliśmy razem wspólnie firmę, więc też no, trzeba było pewne rzeczy jakby poukładać. Jeżeli są jakieś urodziny czy jakieś święta, jeżeli ktoś ma ochotę z nas napisać, to pewnie napisze, ale jestem raczej osobą, która jeżeli jest w nowym związku, nie zerka przez jakby uchylone drzwi do co tam słychać w drugim związku. Raczej wolę się zdystansować i wycofać. Nigdy nie miałaś takich myśli, że szkoda jednak, że się rozstaliście? Nie, no bo tak jak mówię, no ja dowiedziałam się po prostu, kim ja jestem, bo będąc Arkiem, to nie chodzi o to, że on mnie jakoś ograniczał, tylko po prostu ja jakby też mieszkając te 1800 km od domu, ciężko było coś zrealizować tutaj w Polsce, a teraz będę tutaj cały czas, 24 na dobę, mieszkam też w Warszawie, więc jestem naprawdę, że tak powiem, roboty mam tyle.